Shalom. Dziesiąta już litera alfabetu hebrajskiego to litera Jod. Wygląda w ten sposób, jest najmniejszą literą graficznie w alfabecie hebrajskim. Dlatego też Pan Jezus powiedział, że ani jedna jota nawet nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. On przyszedł wypełnić wszystko. Od litery Jod rozpoczyna się między innymi hebrajskie słowo Yada. Yada, które jest bardzo popularne, występuje niemal 950 razy w Biblii hebrajskiej, a oznacza, bardzo generalnie, oznacza poznać. Poznać, ale nie tylko w teorii, tak jak my możemy poznać jakąś wiedzę czy jakąś treść, ale chodzi o poznanie w konkrecie życia, w pewnej bardzo kontekstualnej rzeczywistości. Nie tyle wiedza, ale przede wszystkim relacja egzystencjalna, czyli innymi słowy doświadczenie. Poznać w Biblii oznacza doświadczyć, bardzo konkretnie, namacalnie wejść w relację z czymś, z jakąś rzeczywistością. Zaangażować się. I tak można poznać na przykład cierpienie. Słynny sługa pański w 53 rozdziale Jeremiasza będzie powiedziane o nim: wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem. A dosłownie ten, który poznał cierpienie, a więc wszedł w jakąś tajemniczą relację i doświadczenie cierpienia. Poznać można również grzech. W Księdze Mądrości w rozdziale 3 powiedziane jest: błogosławiona niepłodna, ale nieskalana, która nie zaznała grzesznego współżycia, w czas nawiedzenia dusz wyda plon. Zaznać grzechu, czyli poznać grzech, doświadczyć grzechu, jakoś konkretnie mieć relację, oczywiście zgubną, właśnie z tematem grzechu. Poznać można niestety także, również dzisiaj, poznać można także wojnę. W rozdziale 3 Księgi Sędziów czytamy: a oto narody, którym Pan pozwolił pozostać, aby wystawić przez nie na próbę Izraela, wszystkich tych, którzy nie doświadczyli żadnej wojny z Kananejczykami. I następnie autor mówi, dlaczego to się stało. Czyli ci, którzy nie doświadczyli, dosłownie nie poznali żadnej wojny z Kananejczykami. Poznać można także wojnę. Poznać można oczywiście również dobro i zło. Jak pamiętamy, pierwsi ludzie, Adam i Ewa w raju, Pan Bóg umieścił ich w raju, gdzie również w ogrodzie znajdowało się drzewo poznania dobra i zła. W wersecie 9 rozdziału 2 Księgi Rodzaju czytamy: na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszystkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzący oraz drzewo w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Poznać dobro i zło, a więc wejść w jakąś tajemniczą relację, mieć ten przywilej doświadczania dobra i zła, który przysługuje ostatecznie tylko Bogu, a jak wiemy, też pierwsi rodzice ulegli pokusie, aby również po ten owoc poznania, jada, dobra i zła, sięgnąć. Jednak w Biblii hebrajskiej słowo jada, poznać, będzie oznaczało również bardzo często bardzo bliską, intymną relację między dwiema osobami. Na przykład relację małżeńską. I tak już w 4 rozdziale Księgi Rodzaju na początku czytamy: mężczyzna zbliżył się do swej żony Ewy, ona poczęła i urodziła Kaina. Polskie tłumaczenie mówi zbliżył się, ale po hebrajsku przeczytamy jada. A więc mężczyzna poznał swoją żonę. Poznał w znaczeniu tej bliskiej, intymnej relacji małżeńskiej. Dlatego też to poznanie, czasownik jada, będzie mógł odpowiadać bliskiej relacji między Bogiem a człowiekiem. I oto u proroka Jeremiasza w słynnym passusie o Nowym Przymierzu Pan Bóg zapowiada, mówiąc, że to Nowe Przymierze będzie takie, że umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa, wypiszę na ich sercach, będę im Bogiem, oni zaś będą mi ludem. I mówi prorok, Bóg przez proroka: i nie będą musieli wzajemnie pouczać się, mówiąc jeden do drugiego: poznaj Pana. Albowiem wszyscy, od najmniejszego do największego, poznają mnie, wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich już nie będę wspominał. Zatem to poznanie, ta szczególna, bliska, intymna relacja z Bogiem, to wejście w to doświadczanie Boga będzie obecne na bazie, czy dzięki temu nowemu przymierzu, które będzie oparte przede wszystkim na odpuszczeniu grzechów. O tym, że Pan Bóg zapomina występki człowieka i tu dokonuje się to tajemnicze zaangażowanie, konkretne doświadczenie obecności i relacji z Bogiem. Obyśmy i my w ten sposób przeżywali nasze jada, nasze poznanie z Bogiem poprzez tę bliską i intymną z Nim relacje. Shalom.